Dzień bez pączka, dniem stracony. Lubisz słodycze, co? What? Dzisiaj myślałem, że pójdę spać, zaraz potem wstałem, żeby dokończyć parę rzeczy, ale Mateusz do mnie napisał, że jest parę osób na live, a nawet parę dziesiąt i czekają, żeby go odpalić, więc ja wziąłem mały prowiant na samego streama i myślę, że tego streama odpalimy. No bo sprawa wygląda w ten sposób, że dzisiaj miało nie być vloga. Technicznie poszedłem spać koło 13 czy 14 i powinienem wstać, kurczę, aż mi się myli wszystko, dopiero co wstałem. Wstałem wieczorem koło 20, teraz jest koło 22, skończyłem swoją pracę, jaką miałem zrobić i miałem iść spać, ale Mateusz do mnie napisał, że siedzi tyle osób na live i czeka na live'a na hitboxie. No to nie sposób mi było po prostu go nie odpalić. Dlatego stąd też dzisiaj będzie małe piwko z ziemniakiem, posiedzenie, pogadanie i dlatego też streama nazwałem, że to jest Ziemniak FM, bo to będzie taka audycja gadana w ten sposób. Ola, la, 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 la. 4:43. Znów słychać ptaki na zewnątrz i znów kończę streama o bardzo, bardzo, bardzo późnej godzinie. I idę spać. Może wstanę jutro wcześniej. Może normalnie będę szedł spać. No dobra, ale co mi przyszło w paczkach? Jako podsumowanie. 3 szpule LEDów po 5 metrów. Biały, ciepły. Dodatkowo 2 szpule po 5 metrów diody RGB. Następnie mamy chyba 2 metry takiego kabelka właśnie do łączenia diod RGB, dlatego mamy 4 żyły, ale jeżeli to podzielimy na pół, to wtedy będziemy mogli połączyć białe, dlatego że białe, jak w tym momencie widzicie, mają 2 żyły. Dodatkowo jeden zasilacz, drugi, to jest trzeci, nie, przepraszam, to jest pierwszy, to jest drugi. Natomiast tu jest trzeci oraz mały kontrolerek do LEDów RGB. I mam nadzieję, że z tego uda się zrobić coś ciekawego. Może niekoniecznie jak tutaj na suficie, ale także coś ciekawego. I to, co widać na zewnątrz, oznacza, że robi się już jasno. Na jutro szykuje się dosyć intensywny i ciekawy dzień, żeby właśnie z tych LEDów jakkolwiek skorzystać i móc wykonać z nich coś ciekawego. Totalnie pomieszały mi się dni. Nie mam pojęcia, jaki jest dzień vloga, co powinienem zrobić. Jedyne, co czuję, to żeby zdjąć okulary i położyć się spać. Dzisiaj wiele planów porobionych, dzisiaj wiele maili powysyłanych. Mówicie, praca, jak to mówię na YouTubie, jest dosyć trudna. Trzeba robić dużo różnych rzeczy, nie tylko nagrywać same filmiki i dzisiaj między innymi pracowałem nad tymi rzeczami niekoniecznie związanymi bezpośrednio z nagrywaniem filmików, chociaż zamówiłem już półki pod One Day Project razem z frezem, mam LEDy podpakowywane, już wiem co jest do czego i jedyne co mi pozostaje to przespać się, mam nadzieję, że jutro odbiorę półki, jutro pomaluję ściany, a jeśli nie jutro, to jeszcze dzisiaj w nocy. Tak czy siak, dzięki wielkie za oglądanie tego vloga, jeżeli wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę, bo to pomaga takiemu człowiekowi jak ja, mi. I wam też może pomóc, to jest taka terapia łapkowgórania, bo dając komuś radość, sobie też dajecie radość. Każda łapka to jest jeden uśmiech. Nie wiem, ile taki uśmiech trwa, ale załóżmy, że i z tym uśmiechem zakończmy, żeby nie było wiadomo, ile trwa. Bo jak będzie bardzo dużo łapek, wtedy będę się cały czas uśmiechać całą dobę, a wtedy twarz mnie będzie boleć, bo jednak mięśnie są ponapinane. Do zobaczenia i do następnego! No, tak naprawdę jestem totalnie wyrąbany. Dobranoc.